Dzień dobry, nazywam się Piotr Skubrzewski, reprezentuję Stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Jako Otwarty Ursynów będziemy zadawali kandydatom na prezydenta miasta stołecznego Warszawy pytania, które dotyczą Ursynowa. Pierwszym kandydatem, który został zgłoszony na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jest Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Dlatego też pierwsze pytanie kierujemy do pana Trzaskowskiego. Panie Rafale, mamy pytanie dotyczące bazarku na Dołku. Czy jeżeli zostanie pan prezydentem miasta stołecznego Warszawy, czy będzie pan tolerował konflikty interesów w pana partii? Jakie jest pana stanowisko do konfliktu interesów radnego Platformy Obywatelskiej Piotra Karczewskiego, który jest radnym dzielnicy Ursynów i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta stołecznego Warszawy i wykorzystuje mandat radnego do tego, aby urząd miasta stołecznego Warszawy wydawał dla niego korzystne decyzje administracyjne?